mojaoleśnica.pl. Policjanci z Komendy Policji w Oleśnicy wspólnie z funkcjonariuszami z Bierutowa i Socowa zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy od czerwca na terenie całego powiatu dokonywali włamań i kradzieży. Mężczyznom udowodniono, że w miesiącu czerwcu dokonali kilku kradzieży z samochodów radioodtwarzaczy. Następnie do momentu zatrzymania dokonywali włamań do garaży, do pomieszczeń gospodarczych, skąd kradli elektronarzędzia oraz kosiarki. Policjanci odzyskali skuter, który również udało im się ukraść, a także kilka kosiarek i elektronarzędzi. Zatrzymanymi mężczyznami są mieszkańcy gminy Bierutów, jest to 19-latek oraz dwóch 16-latków. Wobec 19-latka policjanci wystosowali do prokuratury wniosek o tymczasowy areszt. Czekamy na decyzję prokuratora w tej kwestii, natomiast 16-latkami zajmie się sąd rodzinny. Za przestępstwa tego typu grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ustalili policjanci, 19-latek już nie pierwszy raz dokonywał tego typu przestępstwa. Wcześniej również był karany za przestępstwa przeciwko mieniu. Mojaoleśnica.pl